Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj środę, 21 dzień lutego. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczoraj WIG20 ustanowił nowy rekord swojej obecnej hossy. Pierwszy raz zamknął się od dłuższego czasu powyżej granicy 2400 punktów. W skali całego dnia zyskał prawie 1,5%, 1,2% na plusie szeroki indeks WIG, słabszy, ale również wzrost, jeżeli chodzi o WIG40 oraz SWIG80, czyli indeksy małych oraz średnich spółek. Wczoraj kolejny raz bardzo dobrze wyróżniały się, bardzo pozytywnie wyróżniały się banki na polskiej giełdzie, które odpowiadały za znaczną część obrotów całego rynku, około 500 milionów złotych z 1,2 miliarda dla całego rynku, jeżeli chodzi o obroty. Tym bardziej może to imponować postawa polskiej giełdy ze względu na spadki na rynkach bazowych. Dow Jones wczoraj stracił prawie 0,2%, 0,6% pod kreską było S&P, 1% prawie straciły Nasdaq, a ponad, znacząco ponad 1% indeks małych spółek amerykańskich Russell 2000. Dzisiaj poznamy wyniki Nvidia, które mogą mieć kluczowy wpływ na zachowanie dalsze spółek związanych ze sztuczną inteligencją i hossy, która trwa od około 1,5 roku, czy ponad, dobrze, ponad rok na tych spółkach. Dzisiaj też o godzinie 20 poznamy notatkę amerykańskiego banku centralnego z ostatniego posiedzenia. Fed ma nad czym myśleć, bowiem zeszłotygodniowe dane odnośnie inflacji konsumenckiej i producenckiej były wyższe od oczekiwań, co z kolei może opóźnić początek obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, które są tak mocno wyczekiwane, szczególnie przez amerykańskie rynki finansowe. Przejdźmy do spółek polskich, do naszego serwisu informacyjnego i komentarza o spółkach polskich, który oczywiście dzisiaj się ukazał. I rozpoczynamy od krótkiej informacji związanej z JSW. Postanowili o otworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel. Odpis wyniesie 169,4 miliona złotych. Obciąży wyniki czwartego kwartału zeszłego roku. Spółka podkreśla, że nie wpłynie to na sytuację płynnościową. To jest pozycja niepieniężna. JSW zastrzega, że to są dane szacunkowe, mogą jeszcze ulec zmianie. Nasi analitycy krótko wskazali, że tak naprawdę to jest pozycja niepieniężna bez wpływu na stan zapasów. Notowana JSW już jest notowana przy bardzo niskich wskaźnikach, stąd i tak dyskontuje już to aktywa spółki. Rzeczywiście, jeżeli zerkniemy na JSW, widzimy, że popularne wskaźniki typu cena do zysku, cena do wartości księgowej czy do sprzedaży jest na bardzo, bardzo niskich poziomach. My przechodzimy dalej. Drugi CD Projekt i nadzwyczajne walne zgromadzenie, które przyjęło proponowaną uchwałę, gdzie wskazany jest warunek wynikowy w programie motywacyjnym CD Projekt w latach 2024-2027 ma wypracować 3 miliardy złotych skonsolidowanego wyniku netto, czyli zysku netto. W kwietniu zeszłego roku akcjonariusze spółki zdecydowali w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego B na lata 2023-2027. Nasi analitycy wskazują, że informacja zgodna z oczekiwaniami. Nowe tutaj dane finansowe, nowe cele KPI nie zniweczą ubiegłorocznego, który był określony na lata 2023-2026 w wysokości 2 miliardów złotych. I obydwa te plany sugerują spektakularne wyniki finansowe w roku budżetowym 2026-2027. Zdaniem naszego analityka do ich osiągnięcia konieczne będą główne premiery. Dzisiaj wykres CD Projektu Piotr Gnejdek wrzucił do komentarza porannego, zachęcam do zapoznania. Jeżeli zerkniemy na CD Projekt i przypomnijmy sobie 3 miliardy złotych zysku netto, który CD Projekt chce osiągnąć w latach 2024-2027. No to tak naprawdę w 2019 roku wynik netto był na poziomie 175 milionów złotych, później przy premierze Cyberpunka ponad miliard złotych, a kolejne lata to około 200-350, teraz będzie trochę wyżej, więc 3 miliardy złotych wydaje się dosyć ambitnym celem. Zobaczymy, jak CD Projekt się do tego odniesie. Wracamy do spółek Arctic Paper. Wczoraj ukazał się dosyć szeroki wywiad Arctic Paper.
Z prezesem Arctic Paper spółka dostrzega zwiększony popyt na papier i celulozę, licząc rok do roku. Prezes Jarczyński zaznacza, że bieżący rok rozpoczął się całkiem dobrze. Rosną zarówno ceny celulozy, jak i papieru. Spółka chce wykorzystać to momentum rynkowe i podaje, że w styczniu wykorzystanie mocy produkcyjnej w segmencie papieru zbliżyło się do 80%. To jest wynik istotnie wyższy niż średnie z ubiegłego roku. W bieżącym roku na inwestycje ma zostać przeznaczone ponad 200 milionów złotych. W zeszłym roku było to właśnie 200 milionów złotych. A więc spółka też nie wyklucza jednej bądź dwóch akwizycji w segmencie energetycznym. Jeżeli zerkniemy na Arctic Paper, to wczorajszy wywiad miał pozytywny wpływ na notowania akcji. Arctic Paper zyskał wczoraj ponad 5%, dzisiaj kontynuuje delikatnie wzrosty i na chwilę obecną zyskał około 1,6%. I na koniec jeszcze grupa Azoty i spółka poinformowała, że priorytetem nowego zarządu będzie zapewnienie stabilności finansowej, także stworzenie długoterminowego planu restrukturyzacji grupy. Obecne porozumienia finansowe wygasają z końcem lutego, więc przede wszystkim nowy zarząd musi się zająć rozmową, negocjacją z bankami w celu wypracowania nowego dokumentu przedłużenia tego finansowania. W ocenie zarządu też bardzo istotna będzie konsolidacja spółek wchodzących w skład grupy, a także konieczność transformacji energetycznej. To tyle, jeżeli chodzi o spółki polskie w dzisiejszym komentarzu. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Prosiłbym jeszcze na koniec o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.